Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Czyli dzisiaj, proszę Państwa, dzień 17 lipca 2017 roku, to taki dzień policyjny. No. Wezwałam policję, policja przyjechała bez munduru, bez niczego, incognito. I co? Po tego faceta może, no bo on jest szpicbródka, ale kasiarze byli elitą złodziejskiego fachu. O ich wyczynach opowiadano legendy i darzono ich z reguły sympatią. A to szpicbródce dajmy spokój. Radio obrotowe, radio latające, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Także widzicie Państwo, jest jedna wielka degrengolada tutaj w Polsce. Trzeba ćwiczyć widocznie karate, bo tak patronus nie przyjedzie, bo patronus to jest we Włocławku 200 km stąd. Ja nawet nie wiem ile to, ale sporo. To zanim przyjedzie, a to wiecie Państwo, w biurze dzisiaj u nas jest po prostu otwarty dzień. A więc ludzie jak kupili sobie domy, to chcą zobaczyć, jak będą mieszkać. I przyszli tu i się kłócili, i się wili. No to w końcu przyjechała policja, proszę Państwa, po cywilnemu. I bardzo dobra. Manto. Ale to już, proszę Państwa, nie jeden stwierdził, że tutaj w Polsce nigdy nie jest to, co być powinno. Nigdy nie jest w Polsce tak, jak trzeba. Wszystko jest jakoś tak, wiecie Państwo, po żydowsku mówią, po żydowsku książki czytają. To znaczy, że od końca. Że nawet ta Lipska, to ona jest, jak to Janek Witek mówił, bo to jest jego specjalizacja żydostwo, że Lipska ma 5% żydostwa, jest Żydówką na 5%. Dlatego jak ona gada, to wszystko kłamie, bo wszystko jest od drugiej strony mańki. Z drugiej strony. Także proszę Państwa, trzeba dokładnie wiedzieć, z kim ma się do czynienia. Ksiądz Rydzyk powiedział, no ten, kto gazetę opłaca, no i taka treść będzie w tej gazecie. Także gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Ale jak Państwo od tych bab pojadą do Anglo-Ameryki, Białystok, to dopiero tam dużo złoto jest. I tam jest wszystko tak jak trzeba, że nawet święty Spirydon nie lubił lichwy. Też taka historia jego życia dotycząca. Historia świadczy, że on nie brał na lichwę, jak był dobrym człowiekiem i dawał pieniądze. A tutaj Warszawa, to wszystko jest od końca, czyli od dupy strony i na lichwę.